Panie Marcinie, jakie emocje przed Polsat Superhit Festival? Na pewno mogę to streścić w trzech słowach. Stres, potem na pewno będzie euforia i pełne zadowolenie, ponieważ obiecuję, że damy z siebie wszystko, taki stały fragment, nie? Taki wyśmiechany slogan, ale tak z zespołem jest, że z zespołem Boys jest, że jak wychodzą, to muszą zrobić tak, żeby wszyscy byli zadowoleni. Nie Boys, ale ludzie, którzy nas oceniają, którzy słuchają, którzy kupili bilety po to, żeby się świetnie bawić. Zapewniamy świetną zabawę, jeśli nie będziecie się świetnie bawić, nie zwracam biletów, ale piszcie, po prostu hejtujcie, nie ma problemu, jestem odporny. No właśnie, ale Boys zawsze daje taką rozrywkę na najwyższym poziomie, choreografie, stroje. To naprawdę przez ostatnie lata zostało dopracowane chyba do perfekcji. Kochany, w zasadzie ja już tylko mogę to spuentować. Tyle dobrych rzeczy teraz usłyszałem. No kochani, no zespół Boys to jest niespełna 30 lat kariery zawodowej. Od 20 ponad lat to jest Boys Band. Z mniejszymi lub większymi sukcesami, no ale Boys Band tutaj, no ja staram się troszeczkę być tym tancerzem, no ale to takie wiecie, no, słoń w składzie porcelany. Tutaj chłopaki już bardziej to ogarniają, ja śpiewam i czasami trochę tańczę, no, poskaczę sobie na skakance i tyle. A jeżeli chodzi o naszą choreografię, no tak, szykujemy się na festiwal dość mocną ekipą i stylistycznie, i tanecznie, choreograficznie, no jak wyjdzie, zobaczymy. Stres będzie, tak jak powiedziałem, ale to zawsze stres. Jeżeli stres towarzyszy artyście, tak słyszałem, to znaczy, że dobrze, ponieważ cały czas myśli o tym, co robi, że chce to zrobić perfekcyjnie i ma szacunek do słuchaczy, do widzów. No i a potem ten stres oczywiście ucieka, bo ludzie się świetnie bawią. Będzie okej. Okay. Pytanie może trochę ogólne, ale jak przez te 20-30 lat zmieniło się disco polo, bo słuchacze ciągle kochają przeboje Boys, które znalazły się na przełomowych płytach, a właściwie kasetach, jak Łobuz i Drań, czy OK, gdzie była słynna Jesteś Szalona. Wiesz co, w zasadzie mogę obserwować ten gatunek muzyczny, bo jestem tym szczęściarzem, który akurat jest świadkiem no, takiej historii. Od upadku komuny, tam mur berliński, potem rozpad Związku Radzieckiego. Ja bardzo się cieszę, że denominacja złotówki potem była przecież. No to naprawdę ja lubię takie być świadkiem takiej historii. Wejście do Unii, wiadomo, bankomaty, to było coś pięknego. No i oczywiście jestem od samego początku powstania muzyki chodnikowej, a w 92 roku muzyka chodnikowa przekształciła się w muzykę disco polo i to było, pamiętam, na zebraniu w Żyrardowie. A niedawno grałem w Żyrardowie, powiedziałem to w wywiadzie, to oni nawet nie wierzyli. Tak, kochani, w 92 roku byłem tutaj na zebraniu i tutaj właśnie w dyskotece byłej Adria, bo już jej nie ma, właśnie powstała nazwa disco polo. No. Cóż mogę powiedzieć, to na pewno muzyka... No to jest taka ewolucja jednak tej muzyki, ponieważ no, na początku, ja wiem, że być może jestem stronniczy, ale to jest moje subiektywne zdanie. No kiedyś ta muzyka miała duszę. Zespoły nie zabijały się, nie wiem, jak to się mówi, o tą przysłowiową kromkę chleba, jakoś pomagały sobie. No teraz to jest takie bardziej zamknięte grono, wszyscy chcą, nie wiem, te lajki, te ilość tych odsłon. Ja rozumiem, oczywiście, social media rządzą teraz światem i ja sam jestem niewolnikiem tego, muszę te zdjęcia robić i tak dalej, ale na pewno wiem, że pójście w stronę dance, być może komuś to pasuje. My jednak po zaprezentowaniu na festiwalu muzyki tanecznej w Ostródzie w 2016 roku utworu Najpiękniejsza dziewczyno, ludzie powiedzieli od razu, w końcu Miller wrócił do korzeni. I ja zrozumiałem, że po co szukać, po co gdzieś odbiegać, po co robić jakieś clubbingowe rzeczy. Oczywiście na koncertach w klubie jak najbardziej to się sprawdza, ale jeżeli Boys jest znany z tego Łobuza, Drania, nie wiem, Jagódki, Boże, co tam jeszcze, Wolność Szalona, no i teraz ta Najpiękniejsza dziewczyno, wciąż pamiętam i tak dalej, Moja kochana, no to w tym klimacie pozostańmy, jeżeli komuś to się nie podoba, no Boże, no to ja zawsze to powtarzam, to przecież możecie kanał zmienić w telewizji, a niekoniecznie bierzecie telewizor i go wyrzucacie. Więc no to trochę głupie, no. Jeżeli chcecie na przykład mnie skrytykować, bądź ze mną jakby wejść w konwersację, nie ma problemu, ale jeżeli
jakaś merytoryczna dyskusja będzie, ja bardzo chętnie podyskutuję. Jak coś źle zrobiłem, ja się do tego przyznam, ja nie mam z tym żadnego problemu. No ale ktoś mnie nienawidzi tylko dlatego, bo nazywam się Marcin Miller i jeżdżę, nie wiem, Lexusem i nie wiem, mam kilka domów, no to jest takie trochę chore. Więc cierpcie dalej, a ja i tak będę sobie te domy kupował dalej. No właśnie, Marcin Miller i Boys robią swoje, więc kiedy nowa płyta zespołu Boys albo Marcin Miller solo? No wiesz, ja już jestem, wydałem drugą płytę solową. Pierwsza to była Zakochany facet chyba, a druga Wciąż zakochany. Z tą miłością to ja się mam. Wciąż zakochany. I to była płyta bardziej balladowa. Ja uwielbiam ballady, takie klimaty, aczkolwiek wiadomo jest rzeczą, że ci, którzy mnie nienawidzą i tak powiedzą, że Miller to i tak disco polo, więc tak, no trudno, nie? Ale nie, spokojnie, ja uwielbiam to, jak oni się tam kłócą, a ja tak, okej, fajnie, dziękuję. Już tak mnie gnoją czasami, już takie rzeczy wymyślają, jakieś jednosekundowe filmiki robią, żeby tylko mnie oczernić, tam, ale dobrze, fajnie. Ale jakiś hejter napisał to, róbcie dalej, róbcie to dalej, Miller i tak ma to gdzieś. No i tak myślę sobie, o, to zalajkuję, to jest okej. Dobrze, do czego zmierzam? Płyta solowa. Niedawno nakręcony został teledysk do trzeciej piosenki z tej właśnie płyty. Ja tylko przypomnę, że płyta została wydana w 2016 roku, więc to już stara płyta jest. A ludzie mówią, o, nowy numer jakiś, nie wiadomo, że to jakiś, że taki brzydki numer. Ale to jest, po prostu agencja się zgłosiła, chcieli nakręcić kolejny teledysk do tej płyty. No to proszę bardzo. Jeśli chodzi o kolejną płytę, no nie jestem osobą, która na ilość idzie, bo to wiesz, chociaż mogę się poszczycić, że chyba mam najwięcej chyba płyt wydanych, najwięcej duetów, jeśli chodzi o stricte disco polo. Już nie powiem, że najwięcej koncertów, bo tu mogą ludzie się kłócić, ale jeśli biorąc pod uwagę całą moją, wiesz, karierę zawodową, to raczej pobiję każdego. No i tutaj na tej zasadzie, że po prostu na spokojnie, na chłodno kompletuję utwory. Utworów mam już chyba 10, zatem z powodzeniem mogę już płytę wydać. 10 maja teraz będzie premiera najnowszego teledysku, który kręciliśmy w Maroku. Oddzielna historia, o Boże, nie chcę już kręcić za granicą. Zatem serdecznie wszystkich zapraszam. Najnowszy utwór 2019 Boys, Choćbyś tęsknił. Lajkujcie, komentujcie, hejtujcie. Bardzo dziękuję za rozmowę.